Dobra, tak jak teraz. Chyba jest ok. Mamy ten aparacik. Dzień dobry. Witajcie w epizodzie numer 62 mojego vlogu. Ja nazywam się Rafał Galiński, a dzisiaj będzie moja opinia na temat aparatu Canon G7X, który towarzyszy mi od pierwszego epizodu tego właśnie vloga. Dlaczego zdecydowałem się używać tego aparatu? Wcześniej, zanim kupiłem ten mały aparat kompaktowy Canona, używałem dwóch lustrzanek. Canona 750, EOS 750, a także 80D. Lustrzanki mają swój szereg zalet, ale mają też pewne wady. Dla mnie takimi wadami było to, że jasne obiektywy do lustrzanek są bardzo drogie. To jest jedna rzecz. Tańsze są obiektywy stałoogniskowe, ale na przykład zoomy są bardzo drogie. Jasne. Druga rzecz to brak stabilizacji w lustrzankach. I trzecia sprawa to, jeżeli chodzi o szerokokątne obiektywy, no to tutaj też ta cena jest sporym ograniczeniem. Lustrzanki mają oczywiście bardzo dużo zalet, ale wymagają nakładów i to stałych. Poza tym są duże, ciężkie i niezbyt praktyczne podczas codziennej eksploatacji. Dlatego zdecydowałem się po usłyszeniu i po obejrzeniu wielu różnych opinii na temat tego aparatu i zdecydowałem się właśnie na ten aparat. Żeby prowadzić codzienne wideoblogi, trzeba mieć aparat, na którym można polegać w każdej chwili, włączyć go i nagrywać, uchwycić dany moment. No chyba, że mamy naprawdę dużo czasu na ustawienia i tak dalej, wtedy możemy używać lustrzanek. Natomiast w moim przypadku potrzebny by mi był aparat, który można schować do kieszeni, który ma dobrą stabilizację, jest jasny, ma ekran, na którym można swoje ujęcie skorygować. Jest lekki, ma dość dobrą baterię i to są te wszystkie cechy. To, co go wyróżnia, to na pewno całkiem niezły zoom. Jeżeli chodzi o zakres ogniskowych, to ma od 8,8 do 36 mm. To zupełnie wystarczy do vlogów. Naprawdę to jest już ta cecha, która jak najbardziej pozwala nam vlogować, kręcić vlogi i z takiej odległości jak wyciągnięcie ramienia jak najbardziej możemy go używać. Obiektyw jest jasny, 1.8 jasność obiektywu pozwala na fantastyczne ujęcia nawet wtedy, kiedy na dworze robi się ciemno i po zmroku ten obraz jest naprawdę dobry i wydaje się, że nawet w obiektywie jest dużo lżejszy, dużo jaśniejszy. I po zmroku ten obraz jest naprawdę dobrej jakości, jest jasny, ustabilizowany i wydaje się, że jest nawet jaśniejszy niż światło rzeczywiste. Fokus w tym aparacie jest całkiem dobry. Aparat ma w ogóle dotykowy ekran, więc możemy sobie fokus nastawić poprzez kliknięcie na dany obiekt, jak widzicie. I on oczywiście ma pewne opóźnienia, jak to w tego typu małych aparatach kompaktowych, ale te opóźnienia nie są tak dokuczliwe, żeby nam to mocno komplikowało życie. Oczywiście miałem kilka ujęć nieostrych, ale to była raczej znikoma ilość, może 3%. Mniej więcej szacuję na 3-4% te nieostre ujęcia, czyli można z tym spokojnie dać radę. To, o czym wspominałem wcześniej, to, co jest niekwestionowaną zaletą tego aparatu kompaktowego, to uchylny ekran. Można go stosować też, jeżeli sobie chcemy zerknąć tak na ekranik pod danym kątem. Na przykład, jeżeli chcemy ujęcia robić też z niskiej pozycji, ale też jeżeli kręcimy siebie, jak najbardziej ten obiektyw jest pomocny nam w codziennej korekcie danego ujęcia czy danej kompozycji. Jestem z tego bardzo zadowolony. Na początku miałem wrażenie, że ta konstrukcja jest zbyt delikatna, ale jednak Canon tutaj pomyślał. Oczywiście wymaga pewnej kultury technicznej ten aparat, bo on jest dość delikatny. Nie jest to lustrzanka półprofesjonalna czy profesjonalna, którą można niemal rzucać. Ja używam tego aparatu razem z tym małym statywem Manfrotto Pixie Evo. Całość stanowi niezły duet, bo można sobie to wyregulować nawet tak, że mamy takie odejście
Jak najbardziej, bardzo fajny vlog i fantastycznie to się komponuje. Też używam podczas treningów biegowych, może nie za często, ale od czasu do czasu, powiedzmy raz na tydzień zabieram go, raz na dwa tygodnie zabieram go ze sobą. Towarzyszy mi w różnych sytuacjach i bardzo dobrze się spisuje, także na mrozie nieźle się spisywał. Nie miałem tu jakichś specjalnych komplikacji, jeżeli chodzi o zamarzniętą baterię. Raz wziąłem ten aparat z taką słabą baterią i wtedy się wyczerpała. Jeżeli chodzi o baterię, jeżeli kręcicie całodzienne vlogi, to warto byłoby zaopatrzyć się na pewno w drugą baterię, bo jedna nam nie wystarczy. Raczej jedna wystarcza na 3 godziny, powiedzmy, kręcenia, takiego aktywnego kręcenia materiałów, może 4 godziny. Ja już mam takie też wyczucie po tych 60 odcinkach, że mniej więcej wiem, jakie momenty chciałbym uchwycić i one są dość krótkie. Ale są na pewno osoby, które kręcą dłuższe sekwencje, dłuższe ujęcia czy timelapsy. Bez obaw można ten aparat stosować i nagrywać nim podczas marszu, a nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że podczas biegania też. Czy podczas podbiegania, truchciku, podejść w górach czy w terenie, jak najbardziej tak. Warto sobie zainwestować w lepszy statyw, dlatego że jednak bez statywu ten aparat jest mało stabilny i jest podatny na to, że możemy go opuścić. W tym wykonaniu z tym małym statywem Manfrotto naprawdę on dobrze siedzi w dłoni i dobrze się go używa, także momentalnie można go osadzić też w terenie na danym murku, czy słupku, czy na powierzchni, zrobić sobie timelapsy, zrobić sobie jakieś inne fajne sceny, na przykład siebie nagrać, jak człowiek idzie, czy przemieszcza się i tak dalej, i tak dalej. Także ten statyw w zestawie jak najbardziej polecam. Te dwa produkty świetnie się uzupełniają, jestem z nich zadowolony. Z innych ciekawych rzeczy, ten aparat jest wyposażony w wbudowany filtr ND. To też jest ciekawostka, czyli nie powinniśmy mieć mocno prześwietlonych ujęć, szczególnie w sytuacjach, kiedy kręcimy w mocnym naświetleniu. Ja miałem go w Dubaju i miałem go też w Abu Dhabi i tam było bardzo mocne oświetlenie. On fantastycznie się pod tym kątem sprawował. Nie prześwietlał ujęć, naprawdę dobrze się sprawował. Jeżeli chodzi o takie cechy, które mógłby mieć, a nie ma, frame rate, czyli ilość klatkarz, czy ilość klatek na sekundę, to mamy tutaj akurat 50, czyli możemy sobie slow motion wyciągnąć z niego, ale to jest takie zwolnienie o połowę. Nie będzie to typowego slow motion, tak jak przy 120 klatkach na sekundę. To, o czym mówiłem, czyli bateria mogłaby być nieco silniejsza. Ta bateria jest faktycznie mała. Dlatego ktoś, jeżeli nastawia się na całodzienne nagrywanie tym aparatem, powinien go albo ładować w połowie dnia, albo zaopatrzyć się właśnie w drugą baterię. Pod takim kątem uciążliwym jest brak, to na pewno brak wejścia na mikrofon zewnętrzny i brak stopki, tak zwanego cold shoe, czy nie jesteśmy w stanie osadzić tutaj zewnętrznego mikrofonu. Natomiast ten mikrofon umieszczony jest od góry, w tym aparacie właśnie G7X i przy wietrze jest naprawdę wrażliwy. Ja tutaj przyklejałem wcześniej takie futerko, ale to mi teraz odpadło. Przykleję sobie jeszcze raz. Także na pewno jeżeli chodzi o jakość audio, to jest to jedna ze słabszych cech tego aparatu. Oczywiście bardziej wymagający użytkownicy spodziewaliby się, że ten aparat wyposażony jest też, czy może robić nam zdjęcia w rozdzielczości 4K, ale on niestety nie robi, ma całkiem solidne 1080. Na moje potrzeby to wystarcza, dlatego że codzienne vlogi trzeba też edytować i ta edycja jest dość szybka, jestem w stanie w ciągu 40 minut mniej więcej do godziny wyedytować codzienny vlog, także pod tym kątem jak najbardziej tak. Ma też ten aparat szereg różnych kreatywnych funkcji, tak zwane sceny. Ma też opcję robienia zdjęć z efektami typu na przykład rybie oko, dziecięca kamera czy miniatura. Też tego próbowałem, bardzo ładne są te kreatywne sceny. Świetne są też filmy poklatkowe, tak zwane timelapsy. Jest ta funkcja wbudowana, ona jest nieco ukryta, może zrobię odrębne wideo na ten temat, jak filmować timelapsy, ale też wypróbowaliśmy nagrywanie timelapsów w samochodzie podczas jazdy i wyszły nam hiperlapsy,
które sam są całkiem niezłe. Przy odpowiednich ustawieniach można osiągnąć całkiem fajne wyniki. Jeżeli chodzi o całokształt, uważam, że ten aparat jest jak najbardziej na tak. Cena około 2000 też jest przystępna. Ja jeszcze dostałem cashback za niego, czyli wyniósł mnie około 2000 zł. Trzeba na niego na pewno uważać, bo jest wrażliwy, czyli dobrze sobie też kupić jakieś etui. Ja mam takie większe etui, którym ten obiektyw nakrywam, czy ten cały aparat nakrywam i sobie chowam w torbie. Można go polecić. Wiadomo, że są na rynku lepsze aparaty, ale one są oczywiście dużo droższe. Jeżeli macie do dyspozycji około 2000 i ktoś myśli o aparacie do vlogów, do kręcenia vlogów i do codziennego użytku, jak najbardziej na tak. A co jeszcze można? Oczywiście nie ma viewfindera, czyli całość opieramy tylko na ekranie. Nie mamy viewfindera, gdzie możemy sobie ujęcie skomponować. Czyli dla wielu fotografów może to być takie uciążliwe, którzy są przyzwyczajeni do korzystania z okienka viewfindera. Ja myślę, że to jest wszystko, co mógłbym powiedzieć tak na gorąco. Oczywiście nakręcę też odcinki z poszczególnymi cechami, bo to są ciekawostki i są bardzo fajne. Na dzisiaj dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!